Witam wszystkich. Tutaj koła już mam wmalowane. Ładnie schnął. Nie pokazywałem jak maluję, bo to zaraz będzie, a to nie takie ciśnienie, a to nie tak trzymasz pistolet, a to to, a to tamto. I pistolet to taki mam. Hej, hej, hej. No i... To idź. No i tak. Tutaj szykuję też do pomalowania ten tył. I co jeszcze? A, zobaczymy od razu. Tutaj to ciśnienie. Znaczy podciśnienie, czyli... O kurde, ale bym tutaj zaraz rozkręcił. Ale mi się odkręciło, nie? No, ruszyłem. Ale kurczę, ruszyłem, ale było na 25. Było na 25, tylko teraz przekręciło mi się tutaj. O, tutaj, no nic, nic się nie ten, nic się nie ruszyło. Żadne. Czyli praktycznie przez tyle godzin podciśnienie jest, próżnia. Czyli wszystko powinno być ok. Teraz mi się tutaj przewodem ruszyło trochę i spadło na prawie na 20. No. Także wszystko powinno być ok. I cyk, nowa antenka. Jak to było? Tam jeszcze kawel masowy będę musiał dać. On jest przy kabinie tam wyprowadzony już, on się później dokręci. Jak to ustawić? Na prosto chyba. Kurde, dalej letko chodzi. A dokręcałem już to. Nie jest tak źle, ma. Z tej strony. Zaraz przyczepiamy dach. A, jakie piękne oponki. Dobra, brud. Damy rady? Bardzo. Okay. Damy. A zmieści się tam do bortu? Chyba zmieści. Teraz jedno raz. No. Bo ciągnikiem popchaj może. Dawaj ciągnikiem popchaj. Dawaj. Dobra. Jeszcze powiem kilka słów o oponie. Opona Linglong. Jest to rozmiar 650x65R38. XVIII produkcja. Bardzo mięciutkie, fajne. Wyglądają w środku. Mało co widać, no ale coś tam widać. No jak opona, nie? No. Bieżnik bardzo fajny. Bardzo głębokie kraty.
zakupione w firmie Opmax. Tak to wygląda. No oczywiście jakby to już dzisiaj tylko zmiana opon, ale jakby na ciągniku to zrobię osobno. Mówię, skorzystałem z okazji, póki koła są ściągnięte, to od razu się założy. 5 lat gwarancji na te opony. No jak będą się sprawować, na pewno będziecie widzieć, obserwować. I dodam jeszcze, że bardzo fachowa obsługa. Na początku miałem zamiar zwężyć te opony. I jak najbardziej tam wszystko można było dobrać, zwężyć, tam musiałem podać numer, jak zadzwoniłem, to musiałem podać numer z felgi i tam pan mi wszystko dobrał, zwężył, ale summa summarum jednak zdecydowałem, że nie będę zwężał. Jakoś już się przyzwyczaiłem do tej szerokości. Na początku były szerokie, wydawało się, a teraz już nie, i cieszę się, że nie zwężałem tych opon. Będzie tam mniejsze ugniatanie przy tym zestawie, lepsza trakcja. No i zobaczymy, nie? Dawaj do przodu. Tamto trochę. Dobra. Daj do góry. Dobra, i kładź. Później się podsunie najwyżej. Do przodu podjedź! Do przodu! O! Zjechało. Nie chcę tam się pchać, żeby mi nogi nie wcisnęło. No. Dobra, i teraz do przodu i dawaj! Do przodu! O! I kładź, i do przodu! Dobra! No, elegancko, opona zmieniona, nawet mocno nieporysowane, gdzie nie gdzie to się pędzelkiem podmaluje. Jest dobrze. Dobra, zrzucamy. No, czekaj, trzeba unieść trochę. O! Jeszcze. Raz drugą. O, już bierze przewagę. Hop. Jest. Dobra. Także zmiana opon tylnych na razie zaliczona. Jeszcze tylko pomalować przedniej, założyć, ale jadę na dwudniowy odpoczynek, także na razie się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie i cześć.